Čau, jak je, já jsem Ryu. A zase jedeme dál Zaklínačovi, tentokrát už jsme vážně na stopě Ciri, už ji cítíme, už jsme ve stejné budově, jako se nedávno nacházela. Teďka Baron akorát po nás chce laskavost, aby nám vykecnul další část příběhu. Protože se mu ztratila ženuška a dceruška náhodou. Měli se tady naprosto báječně, tohle to byl takový mumulent jejich. A i přesto utekli, počkat, tohle je špatný pokoj, tady bydlela Ciri. Barone, vole, ty mě tady mátneš. Vole, on říkal, že to je zamčený, ale já myslel, že má klíč, to se mohlo odemknout taky. Na, dobrý. Není Jedi, viděli jste to? Vole, ale use the force, barone! A už to bylo otevřené. Tak, první věc, co nás tady upoutala, hnedka je... Tady byl nějaký lampion svícen. Někdo si ho strkal do řítě, smrdí to jak hovno. Co pak tady máme? Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Na, podobně stejná velikost jako tamten obraz. Náhoda? Možná je to vražda, nachcala. Vyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Strzelali kanonem, wolę asi. To jak z videoklipu od Kornu. Freak on the leash. Na to, že místo kulky tam letěla kanonová, vole, koule. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamek. Nebo dildo, jak Jackassu. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Pitka. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Doć idiot. Já jsem si, když jsem to hrál, pro ně myslel, že jsou vlkodlaci, jak tady byl takový škrábance, vole, to vypadá jako vlkodlaka. Je reszta świecznika. I plamy po víně. Ktoś rozbił butelkę. Geralt, co bych ti řekl, že to není víno? Rozkoumej to. Dobrý ročník. Dlouho nie vytřeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Tu krev na té zemi. Mały fiutek. Čichá ty fekálie. Jaký hovado neumí používat záchody tady, oni nasrali pod desky. Pod podlahu, vole. Jsem jak živ neviděl, fakt tohle, to je moc už. Vypadá jako ludový talisman ochronný. Čekáme, před čem měl chránit. Chyba nemá tu věcí nic čekávat. Co je moc, to je moc, ještě to proskoumám tady u Ciri, ale když už tady jsem, tak toho zneužijem. Čeká, tam je nějaký papírus. Je trošku chyba ještě, že nemůžete ten papír vzít a rovnou si přečíst, co tam je. Lalka? Co za břidáctvo. Vyglądá jak laleczka, v kterou vbíje se špilky, żeby zrobić komuś krzywdę. To popisuje jak pro retardovaný dítě, Geralt, ale proč neřekne, že to je rovnou vůdu panenka. Taková ta, do které se píchají, aby to někoho... Do které se píchá, aby to někoho bolelo. Což teďka, když jsem to řekl, vyznělo ještě divněji. Rozejrzałeś się już? Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod konarą. Starej kozę. Jeszcze czarownica. Także to już mamy berana i kozła tutaj. O niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej. Tak, ona to była Tamarzyna miejscowość, ale myślę, że Cyrina. Jeszcze można w innym patrzeć do dziś. Ciekawego w lalce. Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobił. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat.
Byliśmy na targu w Wyzimie. Baron do nich dýchal, aby to bolelo do tej panenky. Uparła się na szpilkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? A wierzcie mi, że asi pomatuje, jak Triss wypada. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Ale jestli nechci spolupracovat, vole, tak já to můžu vysrat, jako já si tu Siri vystupuju sám i bez tebe. Stačíš pojedu na skali. Zrobila dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. To jest prawda, ale na prosto. To se o nim nie říká. No jdeme za tím zaříkávačem. Adventura může započít. Strá musím přiznat, že jsem si vůbec nepamatoval, že by žil tak daleko tady ten týpek. Ale zrovna tady po něm taky někdo jde. Já vždycky přijedu právě včas, jo. Je vevnitř se svou kozou? Czego tu? Chcę pogadać. Kiedy panowie, ja jestem asi w podstawie na tej stronie jako wy, ja jestem tady taki za tym. Ty poszłem. Tu stoperdy, wy jesteście taki tu stoperdy tady. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrowy. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! No dobry chłopie, to było lekcji, nie jestem czekał. Ještě jsou tady lidi ve Velenu takový dobráci. Zobaczmy, kým jest člověk, který narazil se kumplom Edrika. Zaklepat? To budu klepat vole na nějakou vyšší díru tam dole, nebo co? Prostě mě zaklepal normálně nahoru na ty dveře. Tam lehnu a budu klepat na práh, vole? Halo, jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli niosą? Czego chce? Potřebuje pomocy. Chci jít jdu na koze, kamaráde. Za kolik? Dobrý, choď je starý, to na něho guslař čekal. Poznáš to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni.
Nevím, jestli je takový douchebag, že o sobě mluví ve třetí osobě. Smuchnem taky, i když dám teďka si uvědomuju. Před čem vlastně? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia. A nebo je taki patlany. Z czarnych źródeł wypływa. Stara magia. Stoję, twór mrdziała tu kozu. Konkretniej? Nie. Tego tykać nie wolno. Spisz. Nie. Ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz gdzie są? Guślarz nie wie. Já si myslím, že něco schováváš pod tím svým volem mohutným obočím, ty parchante. Nechtěl, abych ti ho vykousal. Řekni mi celou pravdu. A nic víc než pravdu. Na pošukování nejlepší księżniczka. Co za księżniczka? Ano. Zalíkávače na mladý, víš, Geralte. Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić. Nie wiecie, na to już ma mini bonera. Jak si na niej wspomniał, tak już. Bez kozy. Ma problemy chodzić. Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Ufam, że nie myślisz, że to nie żadny. Poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam. A, dobry, dam mi fakt dzwoneczek. Nie miał zadzwonić na nieco innego. Kurde, te stromy naprosto ożyli, za chwilę odejdą. Nie, poskakują, vole. Zvoneček, jo, zvoneček mám eklipnutý. Není to paráda být zaklínač, spíte si listen mode a všechno víte, kurva. To byl pěkný fight, to se mi aspoň jednou povedlo, to mám radost. Koza! Kde jsi? Tu jste. Princezna. To by bylo lehčí, kdybych si uhodil na záda, než když se mnou takhle, tak půjde ta mrcha jedna. Co za uparté zvěře. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Rychle, doma cię czeka raid. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby. No tak. Koza, koza, musisz iść podoić. Zaříkávače. U nich w domácnosti to funguje naopak. Tam człowiek nie doi kozu, ale koza doi majitele, vole. I kurwo, kam jdeš? Jo, ona si dá čičet s medvědem, to je jasný. To dává smysl. Já chápu, že to je blbá koza, vole, že byla až tak blbá, necítila medvěda, vole, vlezla mu přímo až do huby. To mi taky nechce zdát. To je medvěd o velikosti stínové bestie. Koza, koza! Hej, s takovou, než tam dojdem, tak už budeš stará a zaříkávač si bude muset pořídit novou. Doufám, že vás nesede, že furt cinkám, ale to jinak nejde, ona je úplně blbá ta koza. Kurvo! Čekuj tohleto! Dívej se, kdo se vynořil, vole, zpoza rohu. To bude radosti. Tak budu muset dvě hoďky počkat, než se zase radostně uvítají. Pak teprve mi pomůže. Kožu moja, kožu milá.
8, hlavně ne 8. Jdeme na to. Vrátíme do Anny i Tamary. Víš, kde mluví? Doufám, že ví, o čem tady ten zaříkávač, doufám, že ví, o čem mluví. Živé istoty. Že nepřipraví něco jiného, až se vrátím. Dobrá, zaraz vrůce. Może być? Pacha. Právě jste svědky. Takzvané kozí magie. Tohle je mistr ve svém přirozeném habitatu. Tvoje oko dohlídne až tak daleko. Také, co nežije, ani umarlo. Víc info. Konec? Konec. Ty váti urvu ten pitlík, co máš na krku, neser mě. No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człowiek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. Chodí jen k těm, který trpí. A lízá jim místa, které trpí. Už vidím, vole, zaříkávač, jak tady někde mlátí, vole, jak ve dveřích si přimlacuje dika, vole. Si tam přivírá dika, vole, do dveří, aby mu přišla princezna ošetřit to. Hovado jedno. I co se stalo s dětskem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Princezno, ja strasznie trpím. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. To ale to będzie nieco z tą potracenką. Którą cestą się wydać? Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe. Cestą boja, albo cestą nasledowani X-Files. To je otázka, kterou se budu muset příště vydat. Když se podíváme teda do encyklopedie na potracenky. Hybridní nekrofágové. Prokletí. Potracenka. Který Pokémon je to? To be continued. Jako pokaždé, díky všem za subscribe, lajky. Doufám, že se uvidíme u dalšího dílu a do té doby zdar. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím.
musím zvládnout sám a trénink je věc má.